na batoc, ma ugrała się ku nieboją. Thank you.
Głuchowie. Do wsi rodzinnej wróciłam w 1953 roku. Wróciłam z wielu powodów. Między innymi dlatego, że już w okresie gimnazjum mój wychowawca, dyrektor Groszyński, pracował nad nami, aby część jego wychowanków wróciła i pracowała dla wsi. Pracuję z dziećmi szkolnymi. Mam 7 szkół pod opieką, w tym 4 szkoły objęte są planowym leczeniem. Poza tym przyjmuję dorosłych. Poza pracą zawodową, pasją moją jest praca kulturalna w zespole amatorskim. Wystawiłam wiele sztuk, między innymi Moralność pani Dulskiej, Przyjaciele Uspiańskiego, Dramat Joli, Majster i Czeladnik Korzeniowskiego, Szaniawskiego Powódź, Matka. W zespole moim są przede wszystkim rolnicy i tacy jak Kamińska Maria, poza tym Wasilewski Zdzisław. Pracuje ze mną także pomoc Potapow Helena, no i wielu innych. Wszyscy ci rolnicy są bardzo zapaleni do pracy teatralnej. Kostiumy wykonują sami aktorzy według naszych projektów. W zespole tym pracuje mi się bardzo dobrze. Chciałam wyrazić taką opinię, że gdyby wszyscy po ukończeniu studiów wracali do wsi rodzinnej, wtedy rozwijałaby się tu nie tylko agrochemia, technika, ale także przodowałaby praca kulturalna na wsi. Pozostałem na wsi, w której przed wojną już działał ruch ludowy. Ludzie byli tu bardzo postępowi. Przed wojną już działał Uniwersytet Ludowy w Głuchowie. Ja, jako urodzony w tej miejscowości, pragnę dalej aktywować i realizować pracę postępowych ludzi. Pracuję w tej miejscowości już 18 lat. Blisko 3 lata w służbie wojskowej spędziłem, a obecnie zostałem tutaj z powrotem jako nauczyciel. Uczę w szkole dzieci szkolne, a po zajęciach bardzo często w klubie młodego rolnika pracuję z młodzieżą starszą. Młodzież starsza jest chętna do pracy, bardzo ofiarna, tylko czeka na wiele wskazówek i rad od dorosłych. Jest mi dość łatwo rozmawiać z tą młodzieżą, ponieważ jestem tu rodakiem. Wydaje mi się, że nauczyciel, który pochodzi z tej miejscowości, ma wiele wspólnych rozmów z młodzieżą i może z nią współdziałać. Ciekawa jest ta praca, ale wymaga wiele wysiłku, bo poza pracą zawodową, poza domem, trzeba znaleźć wiele czasu, aby poświęcić im, aby porozmawiać z nimi o ich troskach, o ich bolączkach, żeby mogli oni podzielić się ze swoimi doświadczeniami czy ze swoimi radościami. I właśnie często spotykamy się, rozmawiamy, czy to w klubie rolnika, czy nawet młodzież przychodzi do szkoły rolniczej. Bardzo dobrze się stało, że 8 plenum poświęciło wiele uwagi wsi oraz młodzieży, sprawom młodzieży. Dlatego też będzie to jeszcze jednym zastrzykiem dla inteligencji pracującej na wsi, aby więcej działać i w dziedzinie kultury i oświaty, w szerzeniu kultury i oświaty, aby podnieść produkcję rolną na wyższy poziom.